Jak widzicie, mam tutaj kolejne puste akwarium i będzie to nowy dom dla mojego Blue Spotted Jawfish, który jest w tym dużym akwarium. Nie wiem, czy wam mówiłem ostatnio, ale miałem parę, samica i samca Blue Spotted Jawfish. Samica żyła sobie z prawej strony, samiec żył z lewej strony. I tydzień temu niestety dowiedziałem się od mojej żony, że miały jakieś tam spięcie, ale to te spięcie, to już te spięcia, jak to w małżeństwie bywa, były kilka razy i wiem, że no, były spięcia i nic się złego nie działo. Nawet już kilka razy mieli, no, samica złożyła ikrę i samiec się opiekował przez kilka dni, ale to po kilku dniach po prostu samiec wypluwał tą ikrę i dalej się nie opiekował. Wiecie, no, żyły ponad rok czasu razem i tydzień temu w poniedziałek miały spięcie i po prostu samica zniknęła na 4 dni. Martwiliśmy się, gdzie jest samica. Nie pokazywała się, jej norka była pusta. Rozkopałem jej norkę w czwartek, nie znalazłem jej i tak podejrzewam, że może być u samca w norce. No i niestety następnego dnia w piątek żona dzwoni do mnie przerażona, że samiec wyciągnął zwłoki samicy z norki swojej. I teraz jest pytanie, czy ją zamęczył? Czy ją zamordował w jakiś sposób? Nie wiem. Na to wychodzi, no bo była jakaś tam potyczka i niestety, ale samica źle skończyła. I teraz właśnie jest pytanie, co się stało? Pewnie nigdy się nie dowiem, bo nie znam tych ryb dokładnie, czy nie wiem, samce mordują raz na jakiś czas swoje partnerki. Może, nie wiem, czy to zostało udowodnione w jakikolwiek sposób. U mnie tak to wygląda, że po prostu zamęczył. Była u niego w dziurze i wyciągnął po prostu zwłoki po 4-5 dniach. I nie ma samicy. Został sam samiec, więc nie ma większego sensu, żeby trzymać to duże akwarium tylko dla jednego samca. Więc to akwarium to jest 10 galonów, czyli jakieś 37 litrów wody. Jemu to akwarium z zupełności wystarczy. Nasypiemy grubą warstwę piachu i tamto akwarium duże zlikwiduje. Będzie to lepiej w czyszczeniu, w utrzymaniu parametrów i co najważniejsze, utrzymaniu jak najniższej temperatury. Jak wiecie, Blue Spotted Jawfish żyje tutaj w Zatoce Kalifornijskiej, Meksykańskiej. Tu są wody chłodniejsze i dlatego cały czas to akwarium schładzam tyle, ile mogę. Obecnie tak w ciągu lata temperatura utrzymywała się na 24,5 stopnia. Wiadomo, im chłodniejsza woda, tym lepiej dla nich, ale 24,5 stopnia, maksymalnie były upały 25, jest to temperatura już wystarczająca dla nich, w miarę komfortowa i nic się złego nim nie powinno się stać. Także zakładam to akwarium i Jawfish tutaj, jak go nazywam, Jawfish, no, normalna nazwa, Jawfish, wyląduje w tym akwarium 37-litrowym. Także biorę się za przesypanie piachu. Mam jeszcze jakiś zapasowy piach gdzieś na dworze, to usypiemy tyle, ile się da. Jak będę miał za mało, to wtedy wyciągnę z tego akwarium, w którym jest obecnie Jawfish i dosypię do tej warstwy, jaka ma być. Dam jeden kamień, żeby miał gdzie kopać i to będzie jego nowy domek. Jest wieczór, Blue Spotted Jawfish właśnie śpi. Możecie zobaczyć od góry, tam jest jego norka. O, tam na środku. I zobaczcie, kamyki dookoła i na środku już kamyki zasypane. Bo Blue Spotted Jawfish codziennie rano odkopuje norkę, a na noc zakłada kamykami wejście do norki. I tak jest codziennie. Teraz wyciągniemy trochę piachu od niego, bo nie mam niestety wiaderku zapasowego, więc musimy stąd ukraść. Trochę się woda zrobi biała, ale to włączę filtr i to minie. Oczywiście najpierw muszę to wypłukać, bo trochę się syfu zebrało
przez ten rok czasu. Idę płukać to, co mam w misce. Powinno to wystarczyć, tak myślę. Żeby dać mu jakieś, nie wiem, 5 inczy, nie wiem, 10 cm piachu, minimum. Bo lubi kopać z wierzch. Wypłuczę to i zobaczę, czy to wystarczy. To jest nowy dom dla Jeffisha. Dosypiemy jeszcze trochę piachu. Jak dla mnie, to on tu zrobi domek z tej strony, albo z tej strony zrobi domek. Ale podejrzewam, że bardziej od tyłu. Tutaj jak się ktoś kręci, to on będzie uciekał. Więc tutaj nie zaryzykuję od przodu, bo jest za blisko szyby. Ale w tym miejscu sobie to na pewno to usypię po swojemu. I tego kamienia prawie nie będzie w ogóle widać. Idę w końcu mieszać drugą część piachu. Tak będzie wyglądać akwarium. Mam wodę gotową, zaleję i mniej więcej nic specjalnego, bo i tak on zrobi z tym akwarium rewolucję. Wszystko będzie przełożone, ten cały piach będzie przekopany, podejrzewam 5 razy i po około roku się ustabilizuje, osiądzie w jednej norce i będzie tak już sobie żył. Także przez rok czasu ten krajobraz się zmieni 5 razy. Więc nic specjalnego nie robię, dopiero jak się wszystko ustabilizuje, może wrzucę jakąś skałkę z koralem, nie wiem, zoa może, proste, bo tutaj dużo światła nie będzie, więc też wymagający korali nie będę tutaj wsadzał. Na razie mamy 13 litrów, na kubeczek jest tutaj litr, więc dałem 13, więc tutaj dużo więcej nie wejdzie. Niestety skała i piach zajęło dużo spojemności na akwarium, ale otóż resztę wleję do głównego zbiornika i włączę filtr. A jednak muszę jeszcze dorobić 1 galon wody. A myślałem, że wystarczy. Zaczęła się rewolucja w przenosinach mojego Blue Spotted Jawfish. To są jego wiatraki dotychczasowe. 3 sztuki. Tutaj mam taką ramkę, której używałem wcześniej, która pójdzie na to akwarium. Ona jest tutaj powycinana specjalnie pod te wycięcia. Muszę zabrać te dwa wiatraki, stąd przeniesiemy tutaj, podłączę wiatraki, schłodzę trochę wody i w międzyczasie będę się starał złapać Jawfisha. W jakiś sposób, bo on siedzi cały w norce, nie wiem, będę musiał, te szyby są brudne, nie zważajcie na to, nie czyściłem ich już od 2 tygodni. Pełno życia widzę, pełza na tych glonach. Musimy złapać jakiegoś tego Jawfisha. W jakiś sposób, nie wiem w jaki, pewnie rozkopię trochę jego norkę i jakoś go trzeba będzie wyłowić. Powoli to zrobimy, także biorę się za montaż tych dwóch wiatraków, żeby składać mu wodę, mieć ciepło. Bardziej komfortowo będzie dla niego, jak woda będzie chłodniejsza. Ten autujemy i te bierzemy.
Oczywiście tutaj muszą iść one w ten sposób. Kabelki. I jeszcze przydałoby się co zrobić. Papierki mi trochę powycięłaś. Wiatraki gotowe. Będzie to mniej więcej wyglądać tak. Tu będzie to siedzieć, to jest wycięcie na kabel. I będą sobie chłodzić wodę. Musimy jeszcze dorobić, muszę dorobić przykrycie, bo te ryby lubią skakać i już jednego jawfisha kiedyś straciłem. Po prostu wbił się pomiędzy oczka klatki i po prostu zasuszył się. Więc tą kratkę będę przerabiał. Obecnie drobię małą na wymiar tego okienka, bo ta cała oryginalnie jest po prostu za duża, więc dorobimy nową kratkę, ale najpierw podłączę wiatraki, nie chłodzą wodę i będziemy działać dalej. Nagrywam. Ok, Jawfish, wyjdziesz samowolnie, czy muszę cię do tego zmusić? O, tam siedzi bestia. Beast. Jak go stamtąd wyciągnąć? Najlepiej to było wziąć małą wędkę, dać mu trochę jedzenia na koniec i go wyciągnąć z tej norki. Ale musimy coś wymyśleć. Jawfish, chodź. Zrobimy to łagodniej, bez bólu. Ok, Blue Spotted Jawfish złapany. Czekałem z 15 minut, żeby się uspokoił i wyszedł z tego, ze swojej norki. Wtedy chciałem zatkać wejście do norki i go złapać. Niestety, po 15 minutach nie udała mi się ta operacja i po prostu odsunąłem główny kamień, gdzie miał norkę. Wypłynął z norki, bo już nie miał tej norki i go złapałem. Siedzi teraz w pojemniku. Żeby tylko aklimatyzację na temperaturę, woda jest ta sama, 0 NO2, 0 amoniaku, więc Jawfish za chwilę, no za chwilę, z pół godzinki tutaj posiedzi i wyląduje w tym akwarium i pewnie zacznie sobie urządzać swój nowy domek. Widzę, że trochę urósł od momentu, kiedy go kupiłem. Duża bestia. Minęło już jakieś dobre 40 minut, więc możemy go wpuścić, aby nam nie wyskoczył. Bo tak skacze, strasznie skacze. Zakrywaj. Jest w nowym domku Blue Spotted Jawfish. Pewnie za chwilę będzie zaczynał urządza swój nowy domek. Jak to zawsze. Na razie jest wystraszony. Troszeczkę kolory mu się zmieniły na bardziej ciemne. Jak to w stresie. Ale podejrzewam, że długo nie potrwa. Mój Blue Spotted Jawfish w nowym domu. Nie wie, co ze sobą zrobić w pierwszej godzinie. Nie wie, co zrobić. Zacząć kopać, czy nie kopać. Ale zaraz pewnie zacznie kopać. Szuka miejsca już. Gdzie by tu zacząć kopać? Jak tu się ukryć? Trochę w stresie, pociemniał. Ale nic mu nie będzie. Tak zawsze jest. W nowym miejscu.